feel. Kamera się na nas pogniewała, także witamy Was na kolejnym meczu na OMZS Tournament w Lublinie. Mysie Pysie kontra March or Die. Grupa C. Grupa D. Przepraszam, D. Grupa D. Piki i bany przed nami. Z i Twisted Fate jak na razie zostali wyłączeni. Po raz kolejny Twisted Fate. Trzy chyba nawet z rzędu gry poprzednie były właśnie banowane na samym początku Twisted Fate. Ale strasznie się boją zawodnicy tutaj na tych turniejach dla tego czempiona. No, Z nie jest słaby, to na pewno. Zet pokazywał nie. Dzisiaj już ten jeden nasz zawodnik, co grał Nidalką i Zedem, że ta postać potrafi zabijać jeden na jeden praktycznie wszystko, co się rusza. Więc... Szczególnie w lejcie. Tak. Nawet tak. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak Z może być mocny i tak w sumie wygląda wyrównanie i w pewnym momencie jest bum i leżysz. I nie ma, no właśnie. Ciekaw jestem, czy March or Die odrobiło lekcję i zbanują przede wszystkim Belli postacią. Ona bardzo lubi Kha'Zix'a, Orianna, Ahri jeszcze bodajże do tego dochodzi. Tak. Ciekaw jestem, czy tu będzie jakiś cel taki właśnie w tego mida, czy jednak zostawię w spokoju i dadzą jej pograć. I myślę, że Thresha po raz kolejny mogą zbanować, chociaż zostały dwa... No, jest jednak Kha'Zix'a... No. Tu jest, myślę, że zagranie czysto taktyczne, że tu niby Kha'Zix'a, więc zostaje jeden ban, więc albo dać ban na Thresha, bo Thresh jest naprawdę strasznie przegięty, jeżeli chodzi o supporty, albo wycelować kogoś w zawodników z Mysiów Pysiów, co jest dość trudne ogólnie, bo Artimo ma naprawdę spory zasób postaci, którymi może grać, Lopez tak samo, Ika również, no myślę, że wszyscy tutaj mogą się pochwalić pulą postaci. No tak, Thresh jest. Dokładnie, Thresh, jak wspominałeś, bardzo spodziewany pick. No Ezreal, czy ja wiem, chyba to tak typowo taktycznie zagrane. Myślę, że wiedzą, się czego się spodziewają. Być może właśnie. Pierwsze gdzieś, dwa bany są właśnie sponsorowane. Gdzieś było to podejrzane i faktycznie może tutaj ten Ezreal jednak był kluczowy. Tak. Ale no zobaczymy, no first pick na razie dla Mysiów Pysiów. No i pytanie, co na ten first pick, no, bo może być na przykład Nasus, jest Eliska, Caitlyn, standardowo, także no, jest tu na pewno kilka fajnych picków, którymi można zagrać, które można sobie zabrać. No, Mumia jest nawet otwarta, ale myślę, że Mysiepysia raczej się chyba nie pokuszą. Mumia jest trochę taka tricky moim zdaniem, mimo wszystko ona to jest taka broń usieczna, jeżeli na początku Mumia, że tak powiem, dostanie jakiegoś czystego deada, to potem jest trochę ciężko. Zaczynamy ostro, od Kaylee. Od Kaylee. No i teraz pytanie, no Kaylee to jest taki dość bezpieczny pick, bo tak do końca przeciwnik nie będzie wiedział, gdzie ona się znajduje. Top, mid nawet, grawalny, dżungla. Wszystko. No, praktycznie wszystko można grać, tak, więc tutaj jest bezpieczny na pierwszy pick. Mocne ulti, no intervention to czasami normalnie przysparza o mdłości przeciwnika, o już widać tak minimalne ilości HP, a tu jednak intervention, no i niestety. No i Lulu. No ale odpowiedź, szybka odpowiedź, Volibear oraz Lulu jak na razie, chociaż jeszcze zostało 26 sekund, Lulu zalokowana, także czekamy na Volibeara. Jest Volibear, tylko pytanie teraz, czy to będzie Volibear z Flashem czy z Ghostem, no bo to... Albo czasami... może jakiś swap późniejszy, nie? No i tu nas widać reżyserka trochę... Szyderstwo. Trolują nas strasznie w trakcie streamu. Po prostu siedzą tutaj i wymuszają na nas jakikolwiek błąd, żeby zdradzić, ale jesteśmy oczywiście pełni profesjonalizmu. Nie dajemy się trollować tak łatwo. Nie damy się waszym połukom. Pytanie co do Lulu, może Caitlyn, chyba że drużyna oczywiście niebieska. No, może być też Lulu Varus na przykład. Albo Lulu Varus. Też może być, no. Lulu MF również też bywa. No to dużo jest kombinacji, no. Zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o Volibeara. Ika ma całą listę chyba teraz, jeżeli chodzi o Ista granych Soraką. Mhm. Więc może ta Soraka faktycznie tutaj zostanie załadowana. Jakiś AD carry, na którego po prostu mana będzie non stop. To może być Soraka Urgot na przykład, tak? Gdzie Urgot będzie strzelał z kół i cały czas będzie miał manę, tak? Bardzo niedoceniany pick moim zdaniem, no. Urgot. Zobaczymy. Jest na razie Nasus oraz Soraka, która dołączyła tutaj do Kaylee.
No i zobacz, tak jak myślałem, jeden z tych takich AD carry, MF-ka, myślę, że nie jest to zły pick. Szczególnie, że dobre ulti ma w porównaniu do reszty, znaczy w porównaniu, ona w lejcie, jeżeli, to wspomniałem w wcześniejszym meczu, jeżeli mamy teamfight gdzieś tam w centrum dżungli, to je ultimate dobrze postawiony, to potrafi wygrać cały mecz. No tak, no ale zważając jeszcze na synergię między postaciami, można założyć sytuację, gdzie wchodzący w Oliver przerzuca kogoś za siebie, Lulu daje Wild Growtha, gdzie większość przeciwników po prostu się podbija i w tym czasie MFK bullet time'em próbuje dokończyć. I w ciągu paru sekund mamy wszystkich porozwalanych. A oczywiście reżyserka dalej troluje, ale my tam już nie spoglądamy nawet na nich. Dziwnie mnie słychać. O, jest rakieton, tak. Czyli Renekton inaczej. Nie wiem, czemu mnie się dziwnie słychać. Nic dzisiaj nie piłem, więc powinno być normalnie. Zobaczymy, jak będzie jutro, czym trzeba sobie popi, czy jednak... Lopez mi mówił, że oni będą chcieli zagrać popi, na pewno. Tylko teraz pytanie, czy to będzie... Czy to nie będzie strzał w nogę? Czy to nie będzie popi na topie na przykład? Możliwe na Renektona. No, myślisz, że... Ale na Rakietona bardzo mało postaci działa, więc no, ciężko stwierdzić, chociaż zobaczymy, czy się uda. No. Taki był plan, czy się uda czyli wykonać. Generalnie jest zmiana na LeBlanc, także chyba jednak LeBlanc nam idzie. Tak? I pytanie, czym zostanie, że tak powiem, skonfikowana? To znaczy, co zostanie tutaj wyknięte na środku przez zawodników fioletowych? No, jest na pewno dużo możliwości na zjedzenie LeBlanc. No. I generalnie chyba swap będzie między Kaylee a Ashe, ponieważ chyba z teleportem tam. To zobaczymy. No. No ciekaw jestem co tutaj wymyślą March or Die. Także no, setupik mają naprawdę bardzo ładny. Wszystko praktycznie się tutaj kombi ze sobą, bo czy wbiegający Volibear plus oczywiście Lulu, czy ewentualnie daszujący Renekton plus Lulu, wszystko bardzo ładnie się kombi ze sobą i panuje nawet naprawdę bardzo dobra synergia. No, jeżeli byłaby to Anivia, powiem szczerze, że jest to dość ciężki wybór. No, LeBlanca na samym początku jest strasznie mocna. Jeżeli Anivia nie będzie miała jakiejś, powiedzmy, mega pomocy, takiego babysitu wręcz ze strony junglera, to może to strasznie tą dostać. No, ale zejść w lejcie jej wall może być super, także... Generalnie tutaj... No, reżyserka widać, że im późniejsza pora, to... Im mniej mają do roboty, tym częściej trolują. Ja w ogóle się dziwię, że wy nie macie jakichś załatwiania, a potem szukamy w ogóle zawodników, to nie umiecie nic znaleźć. No, wszystko leży na tym, wszystko. Nie, oczywiście sobie żartujemy. Niebieski team to są Mysie Pysie, team czerwony to jest March or Die. Grupa D, tak, drugi mecz w tej grupie. Dokładnie, kto wygra ten mecz, ma już kwalifikacje na jutrzejsze play-offy, można tak powiedzieć, czyli na jutrzejszą grę w drabince. Natomiast jutro, nie, dzisiaj jeszcze mamy jeden mecz. Dzisiaj będzie jeszcze jeden mecz i poznamy drugą drużynę, która powiedzmy, że wyjdzie jako z drugiego miejsca, tak, na jutrzejsze rozgrywki w drabince. No, zobaczymy. No, nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o pojedynek LeBlanc z Aniwią. No LeBlanc po szóstym levelu będzie potrafiła tą Aniwię zniszczyć, jeżeli nawet nie będzie szybko Catalyst Deprotector na przykład. Bo Aniwia z reguły, z tego co pamiętam, to zaczynała od łezki. Ona stakowała łezkę, dokupowała ewentualnie Catalysta i wtedy coś tam jakoś to szło. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Już nie pamiętam nawet jak się grało tą postacią, ale wiem, że łezka na Aniwii jest naprawdę dobra. A spotykając LeBlanc na swojej drodze, no to ta łezka niestety... Czy pierwszy wybór to będzie łezka, tylko od razu Catalyst. No tak właśnie powinno być, tak mi się przynajmniej wydaje. LeBlanc ma niesamowity burst generalnie, ale nawet jak masz 6 level, to wystarczy, że będzie połkować ultimate'em Aniwię, sprawiać, że będzie miała mało życia i to, no w zasadzie to wystarczy. No i w którymś momencie po prostu będzie dash i QR i po prostu 3/4 życia spadnie. Jeszcze ewentualnie Ignite'em tam. No jeszcze Ignite'ik, tak, także no może być bardzo różnie. Także zobaczymy. No. Ciekaw jestem, jak sobie Kaylee poradzi oczywiście na Renektona. Ma na pewno ten zasięg jeszcze, tak? Może sobie aktywować zdolność i będzie biła z dystansu. No ale na ile to przeszkodzi Renektonowi, to też jest inna sprawa, bo Renekton zawsze będzie w stanie zdaszować, zestunować i dalej będzie próbował tutaj walczyć. Także no, oczywiście pojedynek woli Nasus dżungla. Tak, i który z dżunglerów będzie lepszy, który będzie lepiej inicjował, bo myślę, że to
jest między, inicjacja to jest między nimi, plus Renekton dla March or Die i Anivia też mógłbym się pokusić o jakąś inicjację dobrym wallem. Tak. W wąskich przejściach, koło buffów, czy tam koło wrightów, jak będą przechodzić, to zawsze jakiś dobry wall odgradzający jednego, dwóch zawodników od reszty drużyny, no to wtedy jest po prostu jakby podstawić pod ścianę i rozstrzelać. No, zobaczymy. Dwa mecze temu właśnie mieliśmy taką sytuację, gdzie agresywny flash ze strony Anivi, postawiony wall, złapanie kartusa i potem już czysta sytuacja 5-4 i skończona gra. Więc tak jak wspominasz, Anivia, no w lejcie. Ale też można wspomnieć o tym engage'u, że mamy zawsze Arrow Ashe, który jak jest dobrze gdzieś tam wypuszczony, gdzieś tam trafi powiedzmy w Miss Fortune, albo nawet chociażby, no nie wiem, w Lulu, która ma mało życia i zostanie instantowo zabita, gdzieś tam złapana, to też może być jakaś tam, powiedzmy. No to wszystko jest oczywiście zależne od zawodników, no. Aczkolwiek powiem, że setup March or Die bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi... Czyli musiałby postawić... No, jednak całą kompozycję tutaj, tak. No to wszystko się oczywiście okaże, jak to będzie przebiegało, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Jeszcze brakuje nam 17 sekund i będziemy w przedostatnim dzisiaj meczu w fazie grupowej. Mysie-Pysie, drużyna niebieska kontra March or Die, drużyna czerwona. Przypominamy, jest to UMCS Tournament w Lublinie. Ogólnie impreza, powiem wam szczerze, jest naprawdę bardzo fajna, wszystko to zostało bardzo dobrze zorganizowane. Oczywiście jest to pierwsza impreza tego typu, na pewno nie ostatnia i miejmy nadzieję, że uda się to wszystko zrobić. Standardowo tutaj wszędzie. Standardowo, wszędzie jakiś milion haseł jest pozakładany. Wydział informatyki to sami hakerzy oczywiście jak wydział, są. Jak wydział informatyki to wiadomo, że wszędzie hasła muszą być. Oczywiście, że tak. No, ale już, mamy loading screena. Także zobaczmy, jakie tutaj skiny są. Się załaduje, tylko layout wam rzucimy. Jest oczywiście Riotowy Nasus. Artimo zdążył się załapać gdzieś na tego Nasusa, ciekawe gdzie. Trzeba mieć chyba wtyki, naprawdę. No ale jest LeBlanc. No i jestem ciekaw, jak Lopez sobie poradzi tą blanką. Jeszcze layoutik tutaj wam załączymy. Dla mnie najciekawszą właśnie będzie wymianą ten midlane właśnie, pojedynek Anivi z LeBlanc i mi się osobiście wydaje, że jungler z drużyny czerwonej będzie musiał tam strasznie babysitować tą Anivię i tam pomagać, wspierać ją. No cóż, no i też to pewnie ma jakiś wpływ na te jej startowe itemy, widzimy, że ma 4 potiony aż na życie, w przeciwieństwie do LeBlanc, no w sumie ma jeden potion mniej, ma buty, więc... No tu Lopez zaczął jeszcze tak za czasów sezonu drugiego, buty, poty i przodu, natomiast Anivia troszeczkę bardziej się postarała. Ale no właśnie, zaczyna z Fairy Charma, więc będzie celować albo w Chalisa, albo jednak w WSK, bo to można albo w tą stronę, ale myślę, że jednak faktycznie Chalice jest mimo wszystko dobrą odpowiedzią, chociaż zobaczmy, bo tutaj agresywne będzie za chwilę wejście, ujoj, i Karyndia już się pojawiła, tutaj u przeciwnika jest wizja, ale zobaczymy jak to będzie. LeBlanc trochę tam z tyłu ustawiona widać. Też tam gdzieś broni swojego wejścia, więc no zobaczymy, ale to jest chyba tylko takie straszenie, myślę, że żadna z drużyn się jednak nie zdecyduje na jakiś taki... Nie no, tutaj na pewno i Karyndia była widziana, więc odpowiedź będzie natychmiastowa, jak tylko ktokolwiek z Mysiów Pysiów się pojawi w tym miejscu mniej więcej, ale no nikogo nie... Oj, troszkę nietrafiony ten Mardzik. Widać tutaj taką... Ale właśnie, zobacz, widzisz, my tu gadu o LeBlanc, ale LeBlanc jest na górze. Dokładnie się słapnęli, więc... Nie, Bella zawsze grała mida, ja tak mówię, tak patrzyłem, mówię, coś mi tu nie pasuje, mówię, Bella przecież zawsze na midzie, a tu proszę, jednak... Czyli jednak mamy Kaylee na Anivie. Kaylee na Anivie, też nie do końca fajnie. No i też nie do końca fajnie LeBlanc na Renektona, do końca, myślę, że to... No tutaj trudniej troszkę, jeżeli... Chociaż chyba na starcie mu tam strasznie się wgryzie. Już wiem, czemu jest ta blanka. To nie jest typowa LeBlanc. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ona ma 72 bazowego ataku teraz. Więc to jest AD LeBlanc. AD LeBlanc. To tym bardziej właśnie Lopez mówił, że będzie właśnie w podobie. Zobacz, co się będzie działo za chwilę. Patrz, jeden dla mnie to jest fenomenalne. Jakim cudem.
trzeci cios i już jest połowa życia, także rakieton już, o zobacz, już go nie ma, już jest przy blisko swojego Tureta, za chwilę kilka tych minionów również odpuści, także to może być bardzo ciekawa rozgrywka. No, zobaczmy tutaj. 5-1 na no, agresywnie Mrówka tutaj przeatakował, ale nic się takiego nie stało jeszcze. Spokojnie. Jest Artimo, który już ma double buffa, no i ciekaw jestem, kiedy będzie jakaś tutaj taka pierwsza walka, gdzie pierwsza taka gang, wymiana. Zobacz, tak. Bardzo spuszowany midlane jest. I nadchodzi Voli, więc tam może być Fizzblad. No i uwaga, zobaczmy, Voli Bear z double buffem, ach, pokazał się przez chwilę, chociaż Bella nie chyba nie zauważyła, jest oczywiście podbieganie do tej Kaylee, no i teraz czy będzie stun, ale nie, Bella automatycznie odpowiada flashem i ucieka pod swojego Tureta, także no, Bella, a jeżeli ma Warda, to trzeba, też troszeczkę nietrafiony Wardi. Tak, taki 1-1 powiedzmy nawet. Tak, ale to chyba ze stresu, wiesz, bo nie wydaje mi się, że Bella by się spodziewała tego, że akurat tak szybko ten Voli Bear przyjdzie. No i teraz jest pytanie, no jeżeli Bella stanie troszeczkę dalej niż za połową, to może być niebezpiecznie dla niej, bo Voli już będzie atakował. No, jest teraz na górze wymiana, Lopez oczywiście ucieknie, no LeBlanc to jest LeBlanc. No jednak. Będzie oczywiście ten przeskok, czyli to distortion, ale zobaczmy, jest po raz kolejny atak zagrany, teraz Lopez ucieka, ale jest flash, jest ignite, no i chyba będziemy mieli first blooda dla Voli Beara. Bardzo ładnie. Przesadził troszeczkę z optymizmem, trzeba chyba przyznać Lopezowi. Chyba jednak tam, no, taki tam stryszek w nos i w końcu go złapali za rękę i niestety mamy pierwszego fraga. No nie było lekko, nie było lekko, no. No i ale Renekton teraz oczywiście odrobi, bo jest 17-8 w klipach, także... Czyli sobie teraz odrobi tą troszeczkę falę. Odrobi i wróci na pewno z czymś mocniejszym. Teraz Artimo będzie doekspiał, że tak powiem, na midzie. Próbuje oczywiście tutaj Anivie jeszcze troszeczkę podgryzać, jak za czym przyjdzie nawet Bella. Nawet nieźle mu to wychodzi, zobacz, że on tak, ma pół życia. Maksuje E, dlatego tak, to że dużo życia schodzi. Przy okazji ja tu czytam oczywiście komentarze. A nie narzekacie, że coś nie działa, więc jest okej, okay, to jest najważniejsze. No tymczasem na botlane'ie taka standardowa widać wymiana Miss Fortune i Ashe. No, w zasadzie taka sama liczba Last Hitów, Doran's Blade standardowo totalnie, nie widzimy tu jakiejś, nie wiadomo, no, powiedzmy Longsworda z dwoma, potami. Znaczy, to można by się w sumie spodziewać, a chociaż no, Sorakom... Sorakom akurat to jest bez różnicy, aczkolwiek faktycznie Doran's Blade daje jeszcze dodatkowe jeżeli życie. Właśnie mielibyśmy, powiedzmy, Leone, to mimo wszystko stun jest bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o jakiś taki teamfight właśnie wczesnej fazie gry. No, ciekawa teraz będzie tutaj walka Nasus kontra Volibear. Volibear przerzuca za siebie, Artimo odpala Ghosta, no i trzeba będzie tutaj się bronić. Oj, duże obrażenia! Jest slow od Belly, bardzo niebezpiecznie teraz jest tutaj dla March or Die, ale spokojnie, rozchodzą się. Nie ma dalszego ciągu tej walki. Artimo też ledwo żywy. Bardzo bezpiecznie obydwie drużyny tutaj. Widać było na początku, no to po tych rzucanych wardach takich nieudanych, że są niesamowicie skupieni zawodnicy, aczkolwiek no stres mimo wszystko na lanach to jest taki element, który zawsze istnieje i się go nie da w żaden sposób za bardzo wykluczyć. No i tak, ten top, niefortunny top, który przed chwilą pokazywałeś. Tak, ale widzę na czacie, że ludzie są zmieszani strasznie, co to jest, ale LeBlanc AD na tym topie, o co tam chodzi w ogóle, no. Ale widzimy, no, że LeBlanc AD sobie nawet nieźle radzi na prawie 100 ataków, a zobaczmy, co się dzieje, ten Renekton znika! Co się tam wydarzyło na tym topie, no po prostu... Tak po prostu... 2-3 autoataki były Ignite plus jeszcze Q i Renekton przegrał walkę z LeBlanc, no dokładnie. Po prostu niesamowite. To jest niesamowite, że jak ta LeBlanc sobie radzi, ale ja się bym trochę bał late game'a z AD LeBlanc. Mimo wszystko AP LeBlanc to jest jej takie w lejcie bardziej... Powiedzmy sobie szczerze, ten burst jej z AD LeBlanc, nie wiem, czy to będzie do końca to, ani do końca za dużo życia nie. Chociaż może jakiś tam warmog albo coś na nią zbudowane. Do końca nie wiemy, ja jeszcze nie wiem, czego się nie czytamy w myślach Lopeza, więc nie wiemy, co on będzie budował na tą blankę. Poza tym ma ponad 20 creepów przewagi, więc to jest też tutaj punkt zwrotny, jeżeli chodzi o tą grę, ale zobaczcie, tam Volibear też sporo dostaje obrażeń od niej. Tak, on w tej chwili musi bronić tej linii, ponieważ wie, że była niesamowicie spuszowana. No już wraca Renekton, więc Voli wraca do dżungli. No, tam trochę LeBlanc go spuszowała, więc... Oj, tutaj chyba będzie fejszek za chwilę. Czart wchodzi, już widzą go przeciwnicy. Jest od razu silence, ale nie było dalszej
dalszego tutaj nawiązania walki, ale Chart po raz kolejny pochodzi teraz już jest slow, jest volley, będzie oczywiście flashował przez ścianę, żeby się tylko uratować, a my się pysie przyszli po blue buffa, proszę bardzo. Jest dobry stun na Nivi, no może być niebezpiecznie za chwilę, chociaż MF-ka jeszcze nie wbiła 6 levelu, także nie ma bullet time'a i blue buff oczywiście zesmajtowany przez Artimo. Ciekaw jestem, kiedy pierwszy smok tutaj będzie. Oni doskonale wiedzieli w zasadzie, kiedy ten blue buff się tam pojawi. No, Wardzik był, Wardzik chyba był wcześniej tam ustawiony, tak, więc mieli timing na niego. I bardzo dobrze sobie tam stanęli, no, więc... Teraz, czy będzie znowu rewanż tutaj na tej LeBlanc? Oni wiedzą, że muszą to zrobić. Muszą się jakoś zrewanżować na LeBlanc, ponieważ ona ze sobą koluje i... A nie, chyba jednak połów lekki. No, to nie jest dobre, bo teraz zostanie tutaj zatrzymany w miejscu ten Renekton. Jest całe combo, będą jeszcze dwa autoataki i jest kolejny kill dla Mysiu w Pysiu. To jest tak zaskakująca sytuacja w tej chwili, która co się dzieje? Renektona w zasadzie na pełnym życiu soluje. Tak, z taką lekkością, ja powiedziałem, taką Tak, ona sobie polast hituje, kilka autoataków tego Renektona. No dobra, Renekton, no podchodzisz do mnie, spoko, chodź powalczymy. No i Renekton leży po raz drugi. Nie jestem cię zdziwiony, bo on pewnie jest przyzwyczajony do takich wymian typowo, o, tu zajdę bardzo, dwa spokojnie się jeszcze tam cofnę, sobie odskoczę, a tu niestety LeBlanc nie daje mu takiej okazji i od razu... No nie, no właśnie to jest jednak jej przewaga, jeżeli trafi łańcuchem... Mm-hmm. Jest w stanie zatrzymać, jeżeli oczywiście dojdzie do samego końca. Teraz piękny arrow, no i mamy Lulu, która chowa się pod czapką. No tu był taki instant kill typowy dla takiego tak, arrow. No tu... Jeżeli trafi arrow w takim momencie w supporta, nawet w tych późniejszych teamfightach, to jest instant, co to znaczy kill. Szczególnie, że tu się cofali przeciwnicy, to znaczy czerwona, że marzył, daj. Znaczy no tu właśnie, jeżeli chodzi o to cofnięcie się, to było stanowczo za późno. Tak. Widać było, że ten turret już zostanie stracony. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba było już się trochę wcześniej cofnąć, żeby nie dać właśnie jeszcze tego jednego dodatkowego killa, którego zgarnęli tutaj gracze Mysiów Pysiów. No i co? 3-1, 2, oj, tam LeBlanc jeszcze walczy, ale niestety dopiero żeśmy akurat teraz zauważyli, bo pingnęła nam tutaj lampka. No ale po raz kolejny musieli to zrobić we dwóch. Renekton sam nie daje rady. Renekton nie jest w stanie i teraz zauważ, że... Jungler musi babysitować tą górną linię, nie? Musi tam pilnować cały czas. Natomiast Anivia w zasadzie sobie radzi, bo... Oj, Bella, bardzo mało życia, ale jest oczywiście heal od Soraki w międzyczasie. Gdzieś tam biegła Ika, zobaczyła, że koleżanka z drużyny ma mało życia. Teraz jest oczywiście interwencja jeszcze, ale nie było slowa. Teraz jest jeszcze do tego Artimo. Czy się uda zabić? Jest ulti od tego Nasusa, bardzo duże obrażenia. Dochodzi do tego jeszcze Ashe, która spowalnia. Będzie tutaj Anivia zamieniona w jajko. No, czy uda się przytrzymać, by dało się zabić tą Anivię? Jeszcze jeden strzał brakuje. Anivia mimo wszystko zostaje zabita przez Nasusa, ale Lulu, co ona zrobiła? Czemu ona się tutaj pojawiła? Jest Wild Growth, ale to chyba nie pomoże. Wiewióreczka tam goni i będzie double kill. Normalnie, znaczy ja się... Oj, tu jeszcze mamy jakiś play. MFK podchodzi też Woliber. Będzie Ika przerzucona mimo wszystko. Jest arrow, ale nie trafiony. Co się stało? Woliber zjada nam oczywiście Sorakę. W międzyczasie Ashe również umiera. Odpalone ulti od Wolibera. Tam jeszcze Renekton próbuje Belle przytrzymać. No i jednak wyszło niezbyt dobrze mimo wszystko. 2-3. Znaczy ja się dziwię generalnie tam w tym momencie, jak był jajko na Anivi, że ona tam, oj, chyba mam jeszcze przerzucenie tutaj. Oj, jest Lopez, który chce zjeść tego Volibera, do tego dochodzi jeszcze Artimo, no co jest grane, cały czas jakby ta walka jest przedłużana z sekundy na sekundę, cały czas coś się dzieje, 6-5. Gracze się non-stop odradzają, wracają do teamfightu na środku i cały czas im uczestniczą. Ja wcześniej chciałem wspomnieć o tym Nasusie, który tam tak dziwnie trochę się cofnął spod tego tureta, nie dobijał tego jajka. Wydaje mi się, że szybciej by go dobili. Oj, teraz dive. Będzie ładne wejście, ale tutaj jest na miejscu oczywiście Lopez i Artimo. Ach, nie przeżył, ten Ignite niestety. Dopalił go do samego końca. Ale cały czas jest akcja, cały czas coś się dzieje. 11,5 minuty i 13 fragów już w tym momencie padło. Dokładnie tak i nie widzimy takiego końca tego ciągu tych fragów, jakiejś takiej pasywnej bardziej gry, no stąd się ci gracze pojawiają, przychodzą z respa i... Przychodzą i się ciągle leją, no. Dokładnie tak. Nie chcą farmić ani nic. Tak, LeBlanc się decyduje cofnąć i chyba wróci na topa, bo tam widać, że turret straciła w międzyczasie na górze LeBlanc. Więc chyba się zdecyduje w końcu go dobić tego górnego. Nie wiem, ile on tam ten turet ma życia, a tak spójrz. No, jest te miniony się tam też troszkę zadają teraz na major. No tu Woliber się pojawił w szaku niepotrzebnie zupełnie. Dokładnie. Teraz był jeszcze Hawkshot, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten miś tam się chowa. No i troszeczkę będzie przepuszowany mid w międzyczasie.
co my tutaj widzimy? A ta Adele Blanc mnie właśnie tak zastanawiała, ale od razu Blade of the Ruined King, no, jest Volibear, no to musi to coś takiego być, jest Renekton. Anivia również będzie stakowała życie, bo jest Catalyst the Protector, tak jak to było przewidziane. Pytanie, czy Asha też złoży Ruined Kinga? No, ja myślę, że ona jednak zacznie od Infinity Edge'a, myślę, że to jest tak podstawa, pewno, tak? A później się zobaczy. Później się zobaczę, no to będzie zależało od mrówki. Tu jest podobało mi się, jak Volibear rzucił tego pinka tak po prostu, a nie dam sobie. Agresywny pink ward, ale agresywny drugi pink ward i mamy zniesioną wizję drużyny czerwonej póki co. 7-6, tak jak już wspominaliśmy wcześniej. Nasus gdzieś tam zwiterował nam Lulu, ale to my się pysie cały czas próbują tutaj spuszować już. Mają frak przewagi. W Goldzie to widać w zasadzie, a to nie jest jakaś wielka przewaga tych. I może jakiś dive, czy jednak się zdecydują? Nie, to raczej to było takie na postraszenie, to Wither plus ewentualnie jakiś 1-2 autoataki. Lopez chyba tutaj, była wymiana z tym Renektonem. Pytanie, czy się LeBlanc zdecyduje na przykład po prostu go zabić, bo widzimy, że ma red buffa i niesamowicie potężna, ale chyba widziała Volibeara nadchodzącego, tak? Ma tu Warda wcześniej przy Baronie, więc musi uciekać. Nie ma Tureta, po którym może się w zasadzie schować. No i też nie za bardzo później będzie mogła uciekać, jeżeli tylko Volibear ją po prostu złapie. Także no, to dobra decyzja na pewno od Lopeza. Blue buff dla Belly, myślę, no inaczej tak. Tutaj tego nie widzę, bo Kaylee jednak sporo przegrywa za Anivią, no 101-46, to gdzie tylko był jedna śmierć od Kaylee i również co prawda jedna śmierć od Anivii. No ale wiadomo, że Anivia po szóstym levelu z ultimate'a farmi niesamowicie szybko, więc to też na pewno działa na jej korzyść, ale no Bella została kilka razy tutaj sprowadzona pod swój turret, gdzie miniony biły się na samym środku tej linii, więc też nie mogła za bardzo sobie pofarmić. Bardzo długi teamfight nam idzie, więc to ma wielki wpływ na to. No i widzimy, że Anivia ma łezkę. Nie ma Shalisa, jest jednak łezka. No cóż, no, zobaczymy jak to się rozwiąże. No, trochę szkoda, że mi się pysie jednak na midzie nie mieli przewagi, ponieważ na górze tam bardzo ładnie LeBlanc była bejdystowana przez Volibeara, więc mid by mógł być łatwiej jakby puszowany, jeżeli miała świadomość tego, że góra jest jednak cały czas trzymana przez junglera czerwonych, to mogła spokojnie tutaj jakoś częściej. No, ciekawie się zapowiada. Idzie drużyna Mysiów Pysiów na Smoka, który tu jeszcze się nam na razie nie pojawił. Jest Pink Ward od March or Die, ale nic więcej na razie się tutaj nie dzieje. Ten turret został oczywiście tutaj już dawno zburzony. Troszkę mrówka sobie pofarmił. Na górze Renekton też tam trochę odepchnął i tak się cisza się zrobiła troszkę. Uspokoiła się ta gra. Oj, teraz jest ściana zagrana i Karyndia 1/4 życia, powiedzmy, została od razu tutaj zbita, ale teraz całą piątką Mysie Pysie atakują i Karyndia gdzieś tam niszczy Warda, niszczy tą wizję, no dość kluczową wizję mimo wszystko, żeby tutaj nie zostać zaskoczonym czy od góry, czy od dołu, bo to może się naprawdę różnie skończyć, wchodzący taki Renekton w sam środek, fokusujący mrówkę, czy Belle, no to już trochę zmienia na pewno. Dokładnie tak, no i widzimy Ruin Kinga na LeBlanc i teraz będą wymuszać jakieś fajta pod Drake'iem. Oj, coś się będzie działo, jest dobra ściana od Anivii, ale Lopez, właśnie, to jest LeBlanc, to jest siła LeBlanc, tam gdzieś jeszcze w międzyczasie Arrow poleciał, ale nie ma kontynuacji tej walki, no i Mysie Pysie będą próbować Smoka zabrać. Co zrobią czerwoni, czy uda mi się jednak... No ja myślę, że powinni szukać engage'u, no i teraz zobaczmy, jest bullet time, bardzo szybko zabity ten Smok, co prawda przez Mysie Pysie, jest ulti od Soraki, Volibear umiera jako pierwszy w tym teamfight'cie, Renekton, no bardzo mało życia, tam LeBlanc bardzo mocno go obija, zresztą drużyny Artimo zabija i uciekają gracze March or Die. Coś niesamowitego. Pokazali teraz wyższość, niesamowitą. Zrobili Drake'a bardzo łatwo, tam spokojnie. No taki ten smite, taki wkręcony tam leciutko. I przy okazji nawet fokusując Renektona całą ekipą, zabili w zasadzie. Oprócz Smoka jeszcze tam dwóch przeciwników, więc taki niefortunny fokus, ale drużyna czerwonych nie była w stanie w ogóle zareagować, trochę tak nie wiem, może no tak, to mało odważnie, nie wiem. Znaczy no, Volibear wchodził jako pierwszy, był flash z przerzutem, ale tak. Volibear później został zupełnie odcięty od reszty drużyny, bo Volibear stał w tym miejscu mniej więcej, reszta drużyny była tutaj, więc generalnie wychodząc od Smoka, Mysie Pysie nie miały żadnego problemu, żeby sfokusować tego Volibeara, bo oni wychodzili w tą stronę. Tutaj oczywiście była drobna sekuracja jeszcze od Artimo i dlatego też Volibear tutaj umarł. Zdecydowali generalnie, reszta, wszyscy uciekamy i wtedy Renekton już był, no,
Mimo, że był fokus na troszkę, tanku. Troszkę chyba za późno reszta drużyny. Jeżeli na przykład nie zdecydowała się czerwona drużyna, dobra, wskakujemy, bo widać, że jednak to nałapią, mają tam na nim fokus, to nie wiem, czy by im to nie wyszło lepiej, ale cóż, no mają przewagę teraz trzech fragów, mają Drake'a do przodu, jest jeden turet zbity więcej. Pomału, że tak powiem, przewaga się klaruje na korzyść rzeczywiście misiów-pisiów. No, zobaczymy dalej. No i Tale Blanc. No Tale Blanc to jest na razie no mistrzostwo świata. O i Carendia tutaj z out of position totalnie, ale flash w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, no gdyby Woliber przerzucił, to już byłoby już pozamiatane niestety. No ale March or Die będzie chyba chciało zabrać tureta, bo widzą, że jest tylko trzech graczy. LeBlanc jest już czasem zauważona, nie wraca. Chcą na pewno tego dodatkowego tureta się zgarnąć, ale jeżeli to będzie kosztem mida, no zobaczmy, jest arrow rzucony, przepraszam, w Olivera, ale ściana, ładna ściana, tylko niestety jeszcze za mała. Mrówka cały czas spowolniony, dobry stun, będzie oczywiście jeszcze slow, jest Ignite zagrany, no bardzo mało życia miała ta Anivia, ale mimo wszystko wodzu tutaj zabija, jest jeszcze bullet time, Vicarindia, odcięte Artimo od reszty drużyny, jest stun od Anivia, ale nie doleciał i mimo wszystko Darson zgarnął tego killa. 9-8 się zrobiło, bardzo ładne wejście tym razem, stanowcze od March or Die. Totalnie inna teraz była taktyka niż w poprzednim teamfightcie i jeszcze tu widać, że próbują... Jeszcze będzie walka i Carendia znika tutaj od Renektona, świetne odcięcie, teraz jeszcze Belly, ale już jest Lopez na miejscu i zobaczmy, jakie obrażenia zadaje w tym momencie Adele Blanc z Blade of the Ruined King. Renekton właśnie zostaje zabity bez mrugnięcia okien tak naprawdę. Więc był dash w jedną stronę, dash w drugą stronę. Coś się dzieje, ale LeBlanc zrobi grę, coś się dzieje. Chciałem wspomnieć o tym świetnym flashu Anivi, gdzie uciekła w, że tak powiem, w gniazdo smoka i nie była, w ogóle była poza wizją Asha, która nie była w stanie jej dobić tam, a w zasadzie była na jeden strzał, więc niesamowity flash. No a tutaj widzimy, że o, jeszcze dobija resztę ekipy. Oj, próbowała, ale teraz będzie zatrzymany w Olivera, co prawda przerzuci, ale to może być problem, bo tam Lopez chyba ma red buffa, tak jest, ma red buffa i proszę bardzo. Jest zabity Polimiś, no co jest grane? Co jest grane? Anivi, więc... Tak, Anivia jest bez jajka. Kolejne dwa fragi dla LeBlanc. Ona, no, myślę, że za chwilę, jeżeli złoży Last Whispera, to możemy zobaczyć bardzo groźną Adele LeBlanc. Dokładnie tak, ona będzie w stanie, jeżeli bardziej jeszcze snowballuje, bo ma 5-2, to jest... To już jest pomału niezłe. 136 klipów, nie zapominajmy, to jest naprawdę sporo, mimo wszystko. Chyba bodajże trzecie, czwarte... No, dogania AD Carry swojego, więc... To jest masa last hitów, no ale nie wiem, czy może nam Infinity jeszcze na LeBlanc, dobra. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, tego się nie dowiemy. Nie możemy nic stwierdzić, bo ona może w zasadzie zrobić wszystko, bo może zrobić Warmonga, może zrobić, nie wiem, Guardian Angela, potem Last Whisper, tak jak wspomniałeś, może być, nie wiem, Phantom Dancer. No to musimy się Lopeza zapytać, jak... To chciałbym zobaczyć LeBlanc z, nie wiem, z 1,5 attack speed, czy coś takiego, jak to w ogóle wygląda. Chyba Soraka jest łapana na środku, nie wiem, czy tam... No Soraka po raz kolejny out of position niestety, Ika zostaje zjedzona i przez Volibera. Tak, no, tutaj zupełnie no, niepotrzebnie się znalazła w ogóle tutaj na środku tej linii z niewiadomych przyczyn tak naprawdę. No i mamy 11-10. Lopez na górze właśnie wraca się do bazy. Ciekaw jestem, co on zakupi. No, 1300 golda. Czy będzie ten Last Whisper, czy nie? Czy coś innego? Czy Infinity? Może tak się zdarzyć. Szczerze powiedziawszy, chciałbym zobaczyć bardziej Infinity niż Lopez. No, Lopez chyba przytrzymał Golda. Czyli pew Sworcik może jednak, bo na Last Whisper... Być może, no ale to można było w takim układzie do Ransblade'a sprzedać, myślę, że już by było, bo to... No tak, no, prawie 50, że... no prawie, jeszcze trochę brakuje. No, jest oczywiście walka w międzyczasie, Mrówka kontra Darson, ale no nawet Bullet Time nie był w stanie pomóc. Niestety nie. No cóż, no... Niesamowite rzeczy tu się dzieją. To jest jedna z lepszych gier. Turnier. Mimo tego, że tam te gry wcześniejsze i chyba mamy jakiś teamfight przy okazji Renektona, nie, on spokojnie ucieka. On w końcu jakąś tam pewną ilość życia zdobył, on był tak niesamowicie bity przez tą LeBlanc. Teraz może w zasadzie troszkę odsapnąć i się pokazywać w tych teamfightach. No jeżeli chodzi o tą grę, to ta LeBlanc, no, jedna z najciekawszych gier na Temptation Lali, mi się wydaje. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie bodajże wszystkich tych meczów tam pokastować, ale... No ale z tego, co do tej pory widzieliśmy, to Adele Blanc na razie robi,
Robi furorę po prostu. Mówię, że chodzi o dzisiejszy dzień, to mieliśmy już wszystko. Wszystkie rodzaje, które musimy zobaczyć na lodu rozgrywek. Czyli jedna była mega długa, były jakieś... Oj, ten woliber, ten woliber. Już zostaje zatrzymany. Jeszcze wolej w międzyczasie. Była Lulu gdzieś tutaj z tej strony widoczna, ale bardzo dobrze oardowana ta część dżungli przez Mysie Pysie. No i ta Lulu może być tutaj stracona za chwilę. Znacznie więcej wardów mają się Pysie. No, teraz może nastąpić kolejna walka, jest kolejny agresywny flash, ale mrówka momentalnie pozbywa się Wolibera. No i teraz jest interwencja na Sorakę, co prawda. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, chociaż teraz zobaczmy, że Anivia zostaje zabita. Zostaje zabita MF-ka i teraz 4 na 1. Ten biedny Renekton tutaj nie wie nawet, kogo ma fokusować. No fokus padł co prawda na Aszę, ale ona nie chce umrzeć. Ona nie chce umrzeć. Dokładnie tak. Asza fenomenalnie tam była healowana w tym momencie przez Sorakę. Oczywiście na pewien moment dostała tam zwiększony armor i będzie Grizzlies, no ale cóż, nie udało się zabić. Ork łakiem tam fenomenalnie Renektona oczywiście wystrzelała. No i mamy Ace'a w zasadzie bezstratnie. To jest w tej chwili, myślę, taka jedna z większych zdobytych przegrań dla rzecz Mysiów Pysiów. No cóż, tutaj wydaje mi się, że chyba trochę Woliber przesadził z tym engage'em. Tam ten engage miał totalnie udany. Poniżej połowy życia, dostał kilka autoataków od mrówki. Zrobił flasha, chciał kogoś przerzucić, no ale w momencie, gdy prawie już mu się to udało, dostał ostatni autoatak i po prostu zginął w środku całej drużyny Mysiów Pysiów. Tak, dokładnie. Nawet zdążył nikogo przerzucić. Za mało życia, nie wiem, tam zabrakło takiego może zgrania też drużynowego. O, jest ściana postawiona, ale Lopez tuż za nią, zabiera. Ale wiem o tym, że on w każdej chwili jest w stanie uciec spod ściany. Tak, no to jest właśnie też siła LeBlanc, że ona potrafi sobie przez ścianę przeskoczyć i jest wolna, więc może Anivia nie może w każdej chwili w teamfightie usadowić gdzie chce, w odpowiednim miejscu. No ale pytanie, czy uda mu się zrobić takiego bursta, będąc AD, jeżeli zamiast tego AD byłby AP, no bo... No tak, właśnie padają to jest to, LeBlancom AP, że... robi 2-3 skille, zabija tak. Dosłownie AP carry i AD carry tam w kilka sekund i ucieka. To jest właśnie problem o ile się, no tak, a tutaj, LeBlanc może być różnie. Jest, że tak powiem, jedną wielką zagadką w tej chwili i pytanie, czy to się po prostu nie odwróci na niekorzyść Mysiów Pysiów. No ale cóż, w tej chwili mam więcej wardów na rzecz March. Bo wcześniej ten teamfight, gdzie był Ace, to myślę, że on był też spowodowany tym, że niesamowitą wizję mieli zawodnicy Mysie Pysiów. No, totalnie w tamtym miejscu tego teamfightu widzieli wszystko dookoła, przy czym no, ten Woliber, myślę, że on do końca nie był świadom tego, co może go spotkać po tym flashu i on tak się flashnął i tak zobaczył, o kurczę. No, trochę za dużo obrażeń i już później nie było odwrotu. Się spodziewał tego. Nie było odwrotu. Mysie Pysie, no, kontrola mapy, zobacz, że jest bardzo dużo wardów. Jest tu jeszcze ward, co prawda on się już za chwilę skończy, jeden, drugi, ale było ich mnóstwo z jednej i z drugiej strony. Tu jest jeden, za chwilę tu będzie drugi. Nie wiem, czy nie będzie za momencik tutaj przygotowania pod Barona, bo i Pink tak. Ward stoi sobie bardzo ładnie przed Baron Pitem i już powoli my się pysie się zbierają w tym miejscu, chociaż teraz znowu to Lopez prawie został złapany, ale zobacz, że jest szybka odpowiedź, Anivia tutaj jest ulti, ale bardzo ładny Aron, no i zobaczmy, Artimo próbował tutaj zabić Anivię, ale dobry flash przez ścianę, tam jeszcze świetny ult będzie, stun, jest od razu ulti od Soraki, no i zobaczmy ten Woliber powiększony przez tą Lulu, ogromny wręcz, ucieka przed praktycznie całą drużyną Mysiów Pysiów, ale Artimo nie odpuszcza, jest mocny Wither, jest ulti oczywiście odpalony tego na Susa i Woliber ledwo żywy, 74 HP, ale Lopez jest, dash flash, autoatak, no i Misio rozkłada się tuż przed schodami. Dokładnie tak, no LeBlanc widzimy tutaj miarzy tym swoją mobilnością wręcz. A jednak Infinity no, było. I chyba jeszcze Anivia patrz, dorwali tam, no i jajko skakuje, czy się uda No, uchodzić. Nie uda się uratować, Lopez zgarnie tego killa, on jest świetnie. Tak. Specjalnie tu jeszcze przeskoczy, mówi nie, chyba, kill secure. Chyba nawet specjalnie mu zostawiają te fragi. Kill secure, no skoro tak mu dobrze idzie, to czemu chyba nie? Chcą na podstawie właśnie tej nabitej, nafidowanej wręcz, tutaj skończyć tę grę. No i oczywiście Darmok Baron. Ale tam wcześniej, jak ten teamfight w ogóle się engage'ował, to tam wydawało się, że drużyna czerwonych tak chce zaengage'ować, nie do końca. Renekton, nie wiem, czy zauważyłeś, on tak skoczył od razu zdaszował z powrotem i w tym momencie był powiększony Woliber, więc do końca jakby nie wiedzieli, co ze sobą zrobić czerwoni zawodnicy. No i to się spowodowało, że... No, jest Shurelka odpalona, chyba będzie jakiś engage. Nie, jednak nie. No, tylko Shurelia tutaj, żeby przestraszyć, chociaż ten Renekton może być za chwilę celem ataku Mysiów Pysiów, ale
Ale przewaga nie jest jakoś taka niby ogromna we fragach, ale po goldzie tego nie widać totalnie. I niesamowite podczaski są Marjorie Dye. I teraz muszą defensywnie na maksa. Jeżeli tu zostaną złapani, myślę, że to będzie już koniec gry. Ostatni taki gwóźdź do trumny, jakiś zbity inhibitor, może nawet dwa. No Ade LeBlanc plus Asher, dwóch AD Carry. Jeżeli chociaż jeden z nich przeżyje i będzie mieć jakiegoś Ace'a, bo na dwóch zabitych, to może to skończyć się bezproblemowo jakimś inhibitorem. No, ten Volibear gdzieś tutaj za bardzo wysunięty, Wither zagrany przez Artimo, ale nic więcej chyba się tutaj nie wydarzy. Jeszcze oczywiście drobne kółko zmniejszające defa, ale chyba nic więcej nie będzie. Tak, no musi być ten Last Whisper. No, po takim zestawie przedmiotów, no to Last Whisper siądzie jak ulał, myślę. Dokładnie tak. No i no, jest Anivia. Byłby jakiś play. Jest Anivia, zgarnęła tego blue buffa w ostatniej chwili, ten stun poleciał prosto w tego golema. No Artimo był trochę chyba za daleko na Smite'a, więc no nie zdążył. Chciał zostawić no, blue buffa i Karendi, no ale się nie udało. Jakby jeszcze trafiło Wallen, to mogłyby być jeszcze blue buff plus Soraka. No, tak mogłyby być. To by się im przydało w tym momencie. Oni potrzebują najwięcej takich błędów przeciwnika, wyłapywać je jednego po drugim, solo i tam gdzieś dołapywać w dżungli, a tymczasem no, strasznie dobrze się grupują zawodnicy Mysiów Pysiów. Tak, no i do tego kończą oczywiście gra, cały czas jest wizja. Są świadomi niesamowitej przewagi i oni po prostu chcą skończyć. Nie robią żadnych trollów, nie łazimy gdzieś tam samemu, gdzieś coś kombinujemy, tylko grupujemy się tutaj i po prostu ich miażdżymy. No wykorzystują po prostu tą przewagę, którą zdobyli, niszcząc 6 turetów, biorąc smoki, biorąc barona, no i wygrywając na razie w killach 19-10. Także nie ma tutaj co się zastanawiać, tylko po prostu trzeba pushować, wchodzić do bazy przeciwnika i próbować wymusić na przeciwniku błąd, wiedząc, że no ma stratę powyżej 10 tysięcy, no to jest 12, 12,5 tysiąca powiedzmy praktycznie. No i Drake. No ale teraz 13. No, ta przewaga Golda też wynika z faktu tych turetów, oni nie są w stanie za bardzo nawet spuszować lane'a, tylko odpuszują, wracają do bazy, bronią. Mimo tego, że mają całkiem niezłe wardy tutaj w dżungli. Zauważmy. No i jeżeli chodzi o tą grę, to ja nie wiem, czy dadzą sobie radę czerwoni. Jakby wyjść z opresji, którą aktualnie mają nałożoną przez Mysie Pysie. Przez Ade LeBlanc, powiedzmy ogóle, sobie szczerze. Jak to w ogóle brzmi, Ade LeBlanc i Mysie Pysie i... No i chyba Turet będzie pushowany. Zobaczmy, ile w ogóle ona bierze damage'u. Strasznie dużo, zobacz. Dwa strzały. No, zobacz, agresywnie, ale wie, że może się wycofać. Chociaż teraz Volibear złapany i będzie stał w miejscu. Nie wiem, czy jakby nie biegł za nią dalej, to jednak nie byłoby tam fraga. Nie, chyba niekoniecznie. Ona raczej zdążyłaby w międzyczasie chyba uciec, tak mi się wydaje. Poza tym ma dostępny Blade of the Ruined King, także tak, zawsze jeszcze zabrałaby trochę życia. Chociaż tam Renekton z tyłu biegł, więc może tam we dwóch. Może tam no nigdy nie wiadomo. Nie gdybajmy aż tak, widzimy, że to jest... Tak, widzimy, że jest ostry split push, jest LeBlanc na górze, która już do połowy tego tureta była w stanie zmniejszyć. Ona będzie po prostu sobie tam tak krążyć i starała się jak najczęściej bić tą górną wieżę. No i na midzie tu widzimy. Na midzie drobna potyczka, tutaj duszki wypuszczone przez Sorakę, także trochę tego ability power jest. No i ciekaw jestem, czy będzie jakaś tutaj walka za chwilę nawiązana na środku. Oj, Bella trafiona stunem, ale Volibear nie był w stanie podbiec, także na razie bezpieczni zawodnicy i zawodniczki, oczywiście drużyny Mysie Pysie. Przypomnijmy dla tych, którzy może jeszcze się nie zorientowali, Karyndia oraz Bella, no to wiadomo. Dziewczyny aktualnie tutaj składzimy się w Pysiu, teraz spore obrażenia zadane na Renektona, ale zobaczmy, no może będzie teraz okazja, jest wyegzostowany mrówka ucieka, znika dosłownie z ekranu, chociaż teraz jeszcze Artimo slowuje Witherem, ale nic z tego więcej nie będzie, a w międzyczasie Lopez dokładnie na spokojnie drapie tego tureta, jak się ja tylko da. Oj, będzie stun, mało brakowało. Zobacz, i znowu wraca i tam u góry chyba Soraka nawet dołączyła teraz do fightu i chyba... Oj, jest i Artimo, zobacz jakie obrażenia zadaje ta Ade LeBlanc. Zniszczony turret, myślę, że również inhibitor tutaj poleci, bo nie ma za bardzo teraz kto bronić, jeżeli Anivia nie przyjdzie. No, nawiązuje nam się teamfight, Lopez oczywiście, pasywka się tutaj odpala w międzyczasie. No, jest flash od Miss Fortune, ale Lopez błąd i zapłacił za to własnym życiem. Interwencja na Artimo, Artimo spowolniony przez Lulu, ale dzięki ultimate'owi od Belly jest w stanie przeżyć ten ostrzał od tureta i... No, nie do końca teraz to dobrze poszło Mysiom Pysiom. Mimo wszystko, co prawda zabrali tureta, ale no, Lopez został zshutdownowany.
w końcu udało się im dorwać tą LeBlanc, ale nie wiem, czy to nie użyli jakby zbyt wielu środków na to, żeby ją tam w końcu dorwać. No był flash zużyty, a w sumie padł im turret, więc wymiana, jeżeli chodzi o się w Pysiów, to nie stracili aż tak wiele, no bo LeBlanc dalej jest, powiedzmy, lekko nafidowana, po prostu wróci i myślę, że tym razem zrobi po prostu inhibitor i taktyka się nie zmieni. Myśl w Pysiu dalej będą pchać środkiem, LeBlanc będzie sobie spokojnie tam dłubała, jeszcze nawet botlane jest taki dość tak lekko spoczywany, więc... Pytanie, jakie timingi, bo może pomalutku gdzieś tam będzie jakiś Rex, bo ten Baron, ale myślę, że nie dadzą w ogóle odsapnąć. No tutaj. Nie mogą sobie raczej, wydaje mi się, pozwolić na to gracze Mysiów, Pysiów, żeby przeciwnicy odsapnęli, bo jeżeli odsapną, no to no, w late game może być straszny. I bo tutaj IMF-ka, jeżeli troszeczkę jeszcze bardziej podciągnie, ona ma 4-2-3, co prawda jest na razie tylko Bloodthirster i Phantom Dancer, ale już to chyba się też szykuje ewentualnie, no. Możemy zakładać, że szykuje się Last Whisper. Dokładnie, myślę, że prędzej Last samego Pickaxe'a. Anivia chyba bardzo wkurzona, aż dwa Blasting Wondy kupione, Amplifying Tone, więc będziemy mieli Void Staffa na pewno. Co z tego Blasting Wonda kolejnego? Nie wiemy jeszcze. To po prostu myślę, że czapka powinna być. Nie ma tutaj czapki. Jest co prawda nastakowane Archangel Staff, który zamienił się w Seraph Embrance, żeby dać jeszcze Shielda, ale no ten damage nie jest jeszcze aż tak imponujący. 391 AP w tym momencie, no mamy 33 minutę. Myślę, że to wynika po prostu z faktu, że kupowała coś, żeby po prostu mieć na teraz i bronić się za wszelką cenę, nie? Nie zbierała na Roda, czy przepraszam, na Roda, na 1600 na pewno Roda tego mniejszego, tylko od razu Blasting Wand kupiony, żeby mieć przynajmniej jakiś dodatkowy AP, żeby bronić z całych sił. Tymczasem no, na midzie, no, oni po prostu muszą stać i bronić te fale minion, które ciągle tam idą, jak widzimy. Darmowy po prostu Baron. No i z Baronem myślę, że to po prostu będzie koniec. No to może być jeden z ostatnich pushów tak naprawdę. Tak naprawdę myślę, że oni nie mogą dać takiego mega late'a. Nie mogą, wiedzą, że LeBlanc w mega late'cie może się tak nie sprawdzić jak w tej chwili, a w tej chwili się sprawdza niesamowicie. 9-3-5, 228 creepów. Praktycznie można powiedzieć, że ma lepsze przedmioty niż mrówka. Dokładnie. Pomału takie... No, full build pomału ma zebrane. No, zobaczmy, może tutaj, dobra ściana, ale już jest oczywiście dash. Nie da rady tutaj sfokusować się Lopeza. Lopez przytomnie ucieka spoza zasięgu stuna i spoza zasięgu oczywiście Renektona. No i Mysie Pysie wchodzą do bazy, pukają tutaj do drzwi, witają się z przeciwnikiem. No i zobaczmy, czy się coś tutaj wydarzy. No, jest to oczywiście odpalona Shurelia. W międzyczasie Soraka bardzo szybko sfokusowana, umiera. No i teraz umiera również i Miss Fortune. W międzyczasie fokus pada na Aniwie. Artimo próbuje tutaj zonować tą Lulu. Udaje się ta sztuka. W międzyczasie Aniwia umiera. I Renekton, kolejny Wither i kolejny frag dla Lopeza. Koniec gry. Ade LeBlanc wykarowała ten mecz niesamowicie. No i mamy Surrender Vault, tak. Surrender Vault. Znaczy ja się tego nie spodziewałem w ogóle, że LeBlanc Ade może tak miażdżyć. Widać, że wykorzystywali wszystkie teamfighty na to, żeby dawać jak najwięcej fragów LeBlanc i na podstawie tego proste wydawało. No nie wiem, to dla mnie osobiście no, szok, że ta LeBlanc tak dobrze potrafiła tutaj zagrać. A mi nawet nie widać. No ciebie nie widać, no nie zasłużyłeś. Dobra, to ja idziesz. Nie, jeżeli podsumowując grę, to wow, no, brakowało czegoś takiego na tym planie. Brakowało takiej innowacji, takiego czegoś, czego jeszcze nikt w życiu nie widział. I Lopez dostarczył nam na pewno mocnych wrażeń. No, aż chyba spojrzę. Spójrzmy, tak jest. W damage zadany ogólnie. Może wam pokażemy, jaki był damage zadany. Kasujemy wam layoutik, żeby było widoczne. No ogólnie cały damage, no 163 tysiące LeBlanc. Trzecie miejsce, no physical damage. Drugie miejsce w zadawaniu fizycznych obrażeń, gdzie MFK była druga, ale w swojej drużynie, to nawet Renekton więcej obrażeń zadawał. No, także no. Ja to nawet nie wiem, jak to skomentować. To jest, no nie wiem, to no są trzeba się będzie Lopeza zapytać. Ja myślę, że można byłoby go tu przyprowadzić i go na szybko przepytać, o co chodzi z tym Ade LeBlanc. Trzeba to zrobić, mówię. To trzeba zrobić, no. Także no, czekamy na trzecią, ostatnią grę dzisiaj w grupie C i D i jutro będziemy walczyć już w brakecie, już będzie drabinka i tam dopiero się zacznie. Tam dopiero się zacznie, tam będą na pewno bardzo emocjonujące gry o nagrody, także no mimo, że mamy klimę, będzie gorąco. Będzie gorąco, tak jest.
Spróbujemy oczywiście za chwilę złapać Lopeza, jeżeli się uda, jeżeli będzie w miarę tutaj troszkę dłuższa przerwa i spróbujemy się dowiedzieć, w czym tkwi fenomen Ade LeBlanc, bo... Czy on to w ogóle znalazł? Sam wymyślił? Tak, albo sam wymyślił, to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, trzeba tak podstępem gdzieś na afterze gdzieś tam dorwać. Tak, i trzeba go będzie na pewno przepytać. Takie fenomenalne źródła. No dobrze, to przed nami kolejna drobna przerwa przed ostatnim meczem dzisiejszego dnia. No i widzimy się za niedługo.